26 listopada wspominamy świętego Leonarda z Porto Maurizio, prezbitera. Piotr Hieronim Casanuova urodził się w małym porcie nad Morzem Liguryjskim 20 grudnia 1676 roku. Jego ojciec był właścicielem małego statku. Matka osierociła go, kiedy miał 2 lata. Macocha, Maria Riolfo, okazała się dla dziecka dobrą matką. Atmosfera w domu była tak dalece religijna, że 3 synów wstąpiło do braci mniejszych, a córka do klarysek w Sienie. Leonard już jako chłopiec rozwijał wśród rówieśników działalność apostolską. Gromadził ich przed kapliczką, przemawiał do nich, odmawiał z nimi wspólnie różaniec. W wieku 13 lat wysłano go na studia do Rzymu, do Collegium Romanum. Dla doskonalszego życia zapisał się równocześnie do Oratorium Filipinów. W roku 1697, gdy miał 21 lat, zrezygnował ze studiów i przywdział habit zakonny braci mniejszych, reformatów, obserwantów, przyjmując imię Leonard. Po złożeniu ślubów rozpoczął studia teologiczne. 6 lat później, w 1702 roku, został kapłanem. Miał wyjechać na misję do Chin, jednakże zbyt intensywne życie wewnętrzne oraz wytężone studia wpędziły Leonarda w ciężką chorobę. Przyrzekł on wówczas Najświętszej Maryi Pannie, że gdy wyzdrowieje, poświęci się bez reszty misjom krajowym wśród ludu. Został wysłuchany i odtąd przez 43 lata przemierzał Włochy jako ludowy misjonarz, zyskując tytuł apostoła Włoch. O swoich kazaniach mówił: moje kazania nie mogą być piękne, lecz są pięknymi prawdami. Rozszerzał nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu, wprowadzał całodzienną adorację i Najświętszej Maryi Panny. Był jednym z największych propagatorów nabożeństwa Trzy Zdrowaś Mario. Był promotorem nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Uzyskał od Stolicy Apostolskiej pozwolenie, by bracia mniejsi mogli ją zakładać także poza swymi kościołami i miejscami podległymi ich jurysdykcji. Stację Męki Pańskiej erygował w 576 kościołach. To dzięki jego prośbie papież Benedykt XIV założył Drogę Krzyżową w rzymskim Koloseum. Za przykładem świętego Bernardyna szerzył także nabożeństwo do imienia Jezus. Polecał, by wierni wypisywali to imię na drzwiach swoich domów i mieszkań. Zachęcał wiernych do codziennego udziału we mszy świętej i do częstej komunii świętej, co w owych czasach należało do rzadkości. Wprowadzał także praktykę częstego nawiedzania Pana Jezusa w kościele. Nadto korzystał z okazji, by zyskiwać zakonowi nowe powołania. W ten sposób założył wiele nowych domów. Ojciec Leonard zwykł dawać 3 rady tym, którzy zwracali się do niego: nigdy nic przeciw Bogu, nigdy nic, jeśli nie z Bogiem, nigdy nic, jeśli nie dla Boga. W latach 1730-1736 przebywał w Rzymie, prowadząc misję w mieście i jego okolicach dla żołnierzy, żeglarzy i niewolników pracujących na galerach. W 1744 roku papież Benedykt XIV wysłał go na misję na Korsykę. Na krótko udało mu się przywrócić tam dyscyplinę. Jego wyprawa zakończyła się jednak ostatecznie niepowodzeniem, ponieważ mieszkańcy tej wyspy widzieli w nim raczej polityka niż misjonarza. Sterany wyczerpującą pracą misjonarską zmarł w Rzymie w klasztorze świętego Bonaventury 25 listopada 1751 roku. Benedykt XIV zarządził, aby zmarłego pochowano nie wśród braci zakonnej, ale osobno w kaplicy. Zostawił po sobie 20 prac pisanych, m.in. o spowiedzi generalnej, rekolekcje, kazania na Wielki Post, kazania o Najświętszym Sakramencie i zbiór pożytecznych myśli o śmierci. Beatyfikowany został w 1795 roku, a kanonizowany w 1867. Pius XI w 1923 roku ogłosił go patronem misji ludowych. W ikonografii atrybutem świętego Leonarda jest chorągiew i księga. Módlmy się. Boże, Ty rozszerzyłeś swój Kościół przez gorliwość i apostolską działalność świętego Leonarda. Spraw za jego wstawiennictwem, aby stale rosła wiara i świętość Twoich wyznawców,
przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe eleison, Kyrie eleison.